Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Farming Simulator 22 w trybie Hard Mod. Słuchajcie, robię małą roszadkę, taką chwilową, ze względu na fakt, że muszę dostarczyć słonecznik tutaj do olejarni, a mi ta żółta naczepa przeszkadza, więc chwilowo ją przestawię. I generalnie, jeżeli chodzi o pszenicę, na obu polach została już posiana, jest nawieziona, pierwsze chwasty ogarnięte. Czekajcie, zapnij pasy transportowe, o, tak będzie najlepiej. Pierwsze chwasty zostały usunięte, teraz czekam na kolejne. No i jakoś tutaj sobie radzimy. W międzyczasie, o właśnie, w międzyczasie to tutaj bawełna jest zbierana, ale to za chwilę. Jest listopad, słuchajcie, ja przetrzymałem ten kombajn do bawełny, natomiast gdzieś tu powinno być, aha, tutaj mamy jeszcze jedno pole. Dobra, to ja kombajn mogę przestawić. Paweł zasubskrybował kanał. Pawełku, dziękuję ci bardzo, witam cię serdecznie. A, zatankuj pojazd, no to pięknie. No super, super. Nie wiem, jak to się stało, że nie zauważyłem. Dobra, to z tym sobie poradzę nieco później. Po kolei. Nie wszystko naraz, bo się pogubię. Najpierw słonecznik, to jest priorytet. A później trzeba będzie ogarnąć kwestię bawełny. No dobra, bo teraz to, czego nie lubię, czyli w miarę logiczne cofanie tym zestawem, tak żeby sypać słonecznik. No tutaj mamy prawie 59,5 tysiąca litrów słonecznika, natomiast wszystko oczywiście nie powinno tutaj wejść. No ale to się za chwilę okaże, jak to będzie wyglądało, a może wejdzie. Chwila prawdy. O! Chyba wejdzie. O ty synu. Ale pazerny. No ciekawe. No i dobra, no i teraz te naczepy mogę odstawić. Naprawdę przydałby mi się drugi ciągnik siodłowy. Trzeba będzie o tym pomyśleć. Ale to nie w najbliższym czasie, bo nas na to nie stać. Dobra, ładnie go tutaj postawię. No i teraz podjedziemy sobie po bawełnę. Tak, żeby można było ją zebrać z pola i sprzedać pole, na którym ta No co ty, kuźwa, żeś się nie podczepił? No hopie. O. Na którym ta bawełna tam leży, żeby jej nie stracić, bo tak na dobrą sprawę to ja nie wiem, czy to, co my zebraliśmy na polu, które następnie sprzedamy, to czy później można byłoby to zebrać. Obawiam się, że mogłoby to nie wyjść tak kolorowo. A, słuchajcie, zrobiłem tutaj pewne zmiany, jak widać, pościnałem drzewa. Długo mi to zajęło, bo piłą motorową to wszystko robiłem, a potem mulcherem. Ogarniałem. Wiem, mogłem przerobić na wióry, mogłem to posprzedawać do tartaku i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy nie chciało mi się. No i podniosłem teren, poszerzyłem jednocześnie tutaj przejazd, bo jak pamiętamy, no to była lekka lipa. Natomiast myślę, że teraz będzie dobrze. Czy drzewa wrócą? Zobaczymy, może jakieś tam wrócą na skraju tej skarpy, którą tam mamy. Ale wszystko w swoim czasie. Dobra, najpierw bawełna, to jest priorytet. Gdzieś kiedyś była, pamiętam, beczka do tankowania, można było wypożyczyć. Nie mogę jej za cholerę znaleźć w sklepie. I albo jestem ślepy, albo nie wiem, o co chodzi. W każdym razie przetrząsnąłem prawie wszystko i jakoś jej nie widzę. Pamiętam, że ona była pomarańczowa. No ale cóż.
Tam jest tylko 8 tysięcy litrów bawełny w tym kombajnie, więc mogę spokojnie go zresetować. No niestety bawełna raczej zostanie utracona. No ale to jest moje gapiostwo, nie zatankowałem kombajnu, no i no jo. Natomiast jeżeli chodzi o resztę naszych pojazdów, które są naszą własnością, to sukcesywnie je naprawiam. I tak jak ciągniki, prawie wszystkie zostały naprawione. Tak, tutaj został jeszcze ciągnik siodłowy do naprawy. I to chyba byłoby wszystko, jeżeli chodzi o maszynerię. Dobra, sprzedajmy pole, na którym jesteśmy. To sprzedaj. I teraz musimy kupić 37. I przestawimy kombajn. Oj, czekajcie, wiecie co? Czekajcie. Waltra chodzi? Nie. Coś tu... A, to jest szum z tych, ze szklarni. Się wystraszyłem. Dobra, będziemy musieli zresetować ten kombajn. Trudno. Nie lubię takich akcji, ale jak się nie ma w głowie, to się traci. Dobrze. I teraz podskoczymy sobie zatankować tego dziada, bo tutaj minimum paliwa jest. Zawsze przy resecie jakieś tam minimum wskoczy. No, tak jak powiedziałem, 8000 litrów bawełny niestety zostało utracone. Trudno. Nie można mieć zawsze wszystkiego. No i dobrze, teraz tego dziada tutaj zatankuję. Zbiorę jeszcze to, co da się zebrać. A następnie zwrócimy kombajn z powrotem. I tak się zastanawiam, słuchajcie, czy w dniu dzisiejszym nie postawię paneli solarnych, tak żeby coś tam można było leciutko zarabiać w miesiącach, w których nie zarabiamy na plonach. Ale to też się... O, synku, co ty mi tutaj wyrabiasz? Ale to też za chwilę będziemy kalkulować, czy nam się to w ogóle opłaca i tak dalej. Najpierw bawełna. Zrobimy sobie potężny zapas, tak żeby można było, powiedzmy, wykorzystywać pola do czegoś innego niż bawełna. Ja sobie pojadę sam przy drzewach, tam z krajem, po prawej stronie. Tak, żeby można było tutaj utorować drogę dla pracownika, co by on się za bardzo nie gmatwał z tym, bo mógłby popełnić jakieś głupkowate błędy. Natomiast jak to zrobię, no to oczywiście wrócę do was i będziemy dalej działać. Patrzę na zwierzęta, słuchajcie, bo wydaje mi się, że warto byłoby przetrzebić trochę tę naszą tutaj trzutkę. Patrzę jeszcze na firmy, jak tutaj wygląda sytuacja. No ale dobra, wróćmy do zwierząt. I teraz tak. To jest kura 22 miesiące, rozmnażanie 50%. Ta 13 miesięcy. Okej, a ta 15 miesięcy. Okej. To ciekawe. Tak się zastanawiam, czy je sprzedawać. 22 miesiące, tutaj 15 miesięcy. Dobra, może ja się chwilowo wstrzymam. Aczkolwiek tutaj widzę, że te mogę sprzedać. Dobra. Na razie się wstrzymam z kurami. Muszę to przemyśleć, jak to sprytnie zrobić. Jak na razie nie będę sobie tym głowy zawracał. Natomiast możemy poszukać jakiegoś dogodnego miejsca na panele solarne.
I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o panele, to tutaj można byłoby je umieścić ze względu na fakt, że tu to już nic raczej nie stanie, tylko czy ja mogę to... Oj, nie. To bym chciał. Czy ja mogę to jakoś wyrównać tak jeszcze bardziej? A to, aha, to jest równe, tylko tutaj przemalowałem. Bo trochę tych paneli będę chciał tu wstawić. Niestety taka zabawa tutaj z terenowa to też kosztuje. I tak na dobrą sprawę nie mam gwarancji, czy uda mi się panele postawić, bo wiemy, jak tutaj sytuacja wygląda. Wy tam mówiliście o modzie, który umożliwia stawianie praktycznie wszędzie. Jeszcze tutaj tak, żeby to jakoś ładniej wygładzić. Żeby nie było takiego strasznie ostrego terenu. Ale nie wszystko, jak widać, da się ładnie zrobić. No szkoda. Dobra, trudno, no nie będę marnował pieniędzy na to. Panel. Jeden panel kosztuje prawie 94 tysiące euro i daje nam prawie 9 tysięcy euro na miesiąc. Aha, i mogę go tu wstawić. No, to chyba na to pójdę. Zachodzi na inny obiekt. To zrobimy raz. Tutaj zrobimy dwa. Tutaj damy trzeci. I tu niech sobie trzy stoją. Jeszcze dwa bym chętnie postawił. Tylko pytanie, gdzie? No właśnie, to jest problem. Tutaj wszędzie miejsce jest potrzebne. To są jaja. Albo wiecie co? Machnę je już tutaj. To będzie 4. I tu niech będzie 5. Coś takiego. Mamy 5 paneli słonecznych. Teraz powinniśmy mieć jakiś taki w miarę stabilny wzrost, jeżeli chodzi o dochód pasywny. Teraz muszę zobaczyć, jak tutaj wygląda sprawa z olejem. 61,5 tysiąca litrów słonecznika, bardzo fajnie. Za chwilę paleta powinna wyskoczyć, bo już 917 litrów zebrane. Oczywiście jesteśmy spowolnieni czasowo, w związku z tym nie jest to takie szybkie. No tutaj panele słoneczne powinny, te solarne powinny nam umożliwić jeszcze dodatkowy dochód. No. A potem oczywiście tradycyjnie będziemy kombinowali, jak tutaj zebrać na wiatrak. Ile tu w euro ten wiatrak kosztuje? Generatory. 750 tysięcy i on generuje około, powiedzmy, 67, tak w zaokrągleniu, w dół. 67 tysięcy euro miesięcznie. Aczkolwiek ktoś z was w serii przygód młodego rolnika napisał w komentarzu, że bardziej się właśnie panele opłaca niż te wiatraki. Więc no, może coś w tym jest. A ten mały ile generuje? O Jezu, taki pcipcioszek. Nie, to zdecydowanie za mało. No dobra. Myślę, że teraz powinniśmy spokojnie sobie zarabiać tak, żeby coś tam można było zainwestować. Jeśli chodzi o bawełnę, to jak widać, to mamy raz, dwa, trzy, cztery zestawy po dwie bele tych bawełny. To nam daje około 3,5 do maksymalnie, ale to już tak naciągane będzie, 4 lat funkcjonowania naszych fabryk tkanin. Więc na spokojnie w tym czasie możemy nasze pola wykorzystywać, powiedzmy, choćby do pszenicy, którą daję kurom. Mam jeszcze sporo sorgo,
którego nie tknąłem, ale to trzymam na czarną godzinę. W razie czego, gdyby nagle okazało się, że potrzebuję, powiedzmy, pól do zupełnie innych zastosowań, no to mam, tak, żeby kury mogły być karmione i żeby mogły się nieść. Jeśli chodzi o jaja, no właśnie, jeśli chodzi o jaja, to warto byłoby to sprzedać. Sprawdźmy tylko na bilans cenowy. Bilans cenowy tutaj. Jaja. Gdzie są jaja? Są. No właśnie, najlepiej sprzedawać w listopadzie i teraz mamy właśnie listopad. 1418 euro za no właśnie, za co? Za paletę? No, mniejsza o to. W każdym razie odepniemy sobie... Odepniemy sobie tu ciągnik. I podepniemy się pod naczepę, która stoi przy kurnikach i załadujemy. Ja już część, tak jak mówiłem, część jaj sprzedałem, ale tutaj jeszcze trochę ich mam. Więc chcę wykorzystać sytuację. Albo nie. Albo jeszcze nie teraz, słuchajcie. Pod koniec dnia. Pod koniec miesiąca. Jak już będzie tak gdzieś koło 22. Ja sobie tutaj to doładuję. Do naczepy. No i będziemy mogli zadziałać z tym. Dlaczego ty mi się na Liquid Tank ogarnąłeś, jak ty byłeś... O, na Europalet ustawiony. No. Dobrze. Na razie ciągnik tutaj zostawiam. 104 tysiące euro, ale pamiętajmy o tym, że tutaj jeszcze pole, po którym jeździ kombajn, jest kupione. W związku z tym to trzeba będzie sprzedać. I to nie są nasze pieniądze. Bo to jest pożyczka. Ale ja na razie tę pożyczkę utrzymam. Skoro mamy panele solarne, to te panele solarne powinny nam umożliwić jakby mało, że spłatę tamtych odsetek, no to jeszcze dodatkowo zarobek. Także na razie się nie martwię. Mamy styczeń, a to oznacza, że będziemy handlować ziemniakami. Dosyć dobra cena jest tutaj właśnie w tym miesiącu na ziemniaki. Zobaczmy, Marizon 236 euro. To dobrze. Tu wykres nam wyraźnie pokazuje, jak wygląda sytuacja. Mamy ponad 869 tysięcy litrów. Zwiększone zapotrzebowanie na stacji kruszarka. Ja sobie tylko jedynie poczekam do momentu, aż tutaj pojawi się kolejna paleta oleju słonecznikowego, żeby mógł to załadować. No i mam nadzieję, że... O, już jest. No i dobra. Zwalniamy czas. No i teraz będziemy musieli, słuchajcie, dostać się do Marizon. No i przelecimy się tam z buta. Jak to najlepiej tam dotrzeć do tego Marizon? Albo wiecie co? Nie, najpierw skoczymy sobie, bo ja jeszcze tutaj mam ziemnioki. Więc tak tym pokierujemy. I teraz tak, tu przeskoczę przez most i w lewo. Dobra. Damy radę. No liczę, słuchajcie, że zarobek będzie naprawdę całkiem, całkiem przyzwoity. Bo tych ziemniaków jest sporo. Też zastanawiałem się... O cholera, ja zapomniałem o kolejnym odchwaszczaniu. Chyba teraz to mi tak wyrosły te chwasty, że trzeba będzie użyć środka chwastobójczego. Ale to akurat nie stanowi problemu. Natomiast jeżeli chodzi o jakby o nasze tutaj kwestie związane z sadzeniem różnych rzeczy, to tak się zastanawiam, czy by tutaj któregoś albo tego 36 pola nie kupić, albo 35. No i właśnie ogarnąć ziemniaki.
tylko to jest, no, 605 tysięcy. Niby nie jest aż tak źle, bo my mamy ponad 500 000 euro na koncie, czyli solary działają do spółki z sałatą, bo musimy pamiętać, że jeszcze sałata się automatycznie sprzedaje. Więc tragedii nie ma. Już widać w oddali majaczy budynek terminala południowego. Więc będziemy mogli wynająć sobie pociąg, tylko właśnie, gdzie ten pociąg można wynająć? Silos... A, tutaj wynajmij pociąg, dobra. Bo tam na północy a nie, no w sumie to też można niedaleko pociąg wynająć. I również tam skoczymy. Teraz pytanie brzmi... Jak to będzie się... przedstawiało, jeżeli chodzi o wartości. Bo to mnie dosyć mocno interesuje. Ale to się dowiemy w momencie, kiedy pociąg przyjedzie. 1000 euro za godzinę, wynajmniej pociąg. No, zobaczymy. I teraz pytanie, gdzie tym pociągiem jechać? Bo jeżeli sobie spojrzymy na mapę, no to możemy... Czekajcie, to... Aha, czyli i to Marizon... I tutaj też Marizon. No to dobrze. To dobrze. Pociąg nadjeżdża. Widać go już tutaj na mapie. Bardzo, bardzo fajnie. Natomiast nie wiem, gdzie on się zatrzyma, ponieważ po raz pierwszy jakby tutaj z tego terminala korzystam. Niestety nie wszystkie ziemniaki zmieściły się na północy, więc musiałem część tutaj składować. O, i on sobie tutaj stanął. No dobrze, nie ma problemu. Dobra. To odpalamy dziada. Aha, on ma tylko takie światełka. Kurde, felek. No to teraz ja tutaj nic nie widzę. Zapnij, odepnij pasy transportowe. No załóżmy, że... Czekajcie. Bo rura jest tu. Tylko co to do licha jest za... To jest chyba cysterna. Otwórz pokrywę. Stryk i rozpocznij napełnianie. Wszystkie wagony napełnimy, znaczy te, które można, bo tam jeden, z tego co pamiętam, jeden z wagonów jest do drewna. Natomiast trzy wagony chyba spokojnie można napełnić. Tutaj mam 403 tysiące litrów. Napełnia się, jest bardzo fajnie. No i wydaje mi się, że bliżej będzie wycofać ten pociąg, niż jechać tak dookoła na północ. Litrów. O, 90 tysięcy tutaj weszło? Dobra, zamknij pokrywę. I podstawimy drugi wagon. To jest chyba gondola. Tak, bo już każe napełniać. No to napełniamy. Proszę bardzo. Ciśniemy dalej. Gdzieś tu przejazd jest tylko... A, tu jest przejazd kolejowy, bo słyszałem, że mi dzwoni. No, powinniśmy dosyć dobrze zarobić na tym, proszę Państwa. Ale ile, no to będziemy wiedzieli już po fakcie, jak to będzie tam wyglądało. No, widzę, że tutaj się więcej mieści w tej gondoli. Dobra, 210 tysięcy litrów napełnione i jeszcze ostatni wagon też przyjmuje takie produkty. I teraz to ja kompletnie nie widzę. Nie widzę, czy... A nie, on chyba jeszcze nie jest pod rurą. No właśnie, ja zapomniałem, że zimą się szybciej robi ciemno. No i muszę sobie wyjść i sprawdzić, jak to tam wygląda. Ale to nie stanowi większego problemu. Tak, wagon trzeci jest pod rurą, więc...
Synu, gdzie ty się toczysz? Beze mnie. Zaraz go tam napełnimy. A, trzeba przyjść tutaj. No dobra, to teraz tak, otwórz pokrywę, tylny wagon to będzie Z. I rozpocznij napełnianie ziemniokami. Proszę bardzo. No. Ze 300 tysięcy będzie. Tych ziemniaków. To dobrze. O, Tomasz zasubskrybował kanał. Dzięki Tomasz za suba. Witam cię serdecznie. Dokładnie, równiutkie 300 tysięcy. Dobra, zamkniemy pokrywę. I wycofujemy się. Chociaż z drugiej strony można było przejechać przez całą mapę z pierwszej osoby. Może kiedyś to zrobimy, natomiast w dniu dzisiejszym no to już to nagranie trochę czasu trwa. No i dodatkowo jeszcze jest ciemno. Niewiele co widać. Więc darujemy sobie przejazdy, no bo to po co pociągu jeździć? Zobaczmy, jak tam na mapie wygląda sytuacja. A, już się zbliżamy do granicy. Więc zaraz nas powinno wyrzucić z pociągu. 506,5 tysiąca euro mamy na razie na koncie. Zaraz zobaczymy, ile zarobimy. Chwila prawdy. 70 tysięcy? Ojojoj. Przyznaję, spodziewałem się większej kwoty. No ale to nic. Nie można mieć wszystkiego, jak widać. No, pamiętajmy również, że to jest tryb hard mod, więc tutaj te ceny są zdecydowanie niższe. Ale damy radę. No dobra. Słuchajcie. Ja to samo muszę zrobić na północy, więc będę sobie tam z buta cisnął, ale żeby was nie trzymać za długo, no bo to też patrzenie, jak ja biegnę jeszcze po ciemku, gdzie nie widać niczego dookoła, może się wydawać cholernie nudne. Natomiast nie chcę mi się uruchamiać ze żadnego pojazdu, żeby tam szybciej dojechać, bo to szkoda paliwa. Z buta też można. Natomiast ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subowania kanału, tak żebyście nie przegapili żadnego filmu ani live'a. Zapraszam was również na naszego kanałowego Discorda. Link z zaproszeniem macie w opisie. No i oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.